Cześć, z tej strony Speedy, gram sobie Dishonored Definitive Edition i chyba w tym odcinku wrócimy do naszego pubu. Już sobie wychodzimy powoli z kanału, tak mi się przynajmniej wydaje. Hop. Zerknę sobie tylko tutaj. Krew z oczu. No zupełnie sobie jeszcze troszkę zdrowia. Coś tutaj... Belt. Dobra. No i chyba... W tym miejscu tu będzie wszystko, więc... Już spokojnie będę mógł się dostać... tutaj wyżej. I tak, to już jest wyjście z kanału. Wyjście z kanału. Nawet ładnie podpisane. Okej. Okay. Będzie ładowanie? Tak. Oj, nawet mamy podsumowanie. Obrazy Sokowa. Z tym zawsze mam problem. Tego nie znajduję raczej. Kapieczki od Mińca 1 na 1. To było chyba właśnie dzięki temu, że zrobiłem tę misję dla babuni. Poziom chaosu oczywiście wysoki. Jak to na mnie przystało. Wszystkie kościane amulety i wszystkie runki znalazłem. Pełne specjalne. Okej. Okay. Idziemy sobie dalej. Już wracamy do pubu. O ile dobrze pamiętacie, to nas zdradzili. I tym razem nie będę tutaj szukać jakiegoś innego rozwiązania niż zabicia ich. Jak mi się wydaje. Zobaczymy zaraz. Misja. Pewnie wzięli sobie Emily i stąd zwiali. Rozmawiam z tobą, Cecilia? No. Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed, except for Samuel. He seemed sure you'd survived. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore, but I'll bet he's still out there, looking for you, is my guess. Havelock called us into the yard, but I wasn't feeling well. I just watched from the attic. The Admiral brought his cutlass. He stuck Wallace through the eye with it. Then he did Lydia. Callista he shot in the back with his pistol. Emily saw it all. Havelock kept yelling something about the things he'd done, and how no one could ever know. Pendleton wouldn't even look anyone in the face. They said it was time for Sokolov, and went off to his cage. I don't know what happened after that. Emily was there when the killing started. Poor child. I hope she hid her eyes. The Admiral said that Martin was right. I guess they talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done. Going after the Lord Regent and his allies. I suppose it's why they've poisoned you too. Aha. Dobra. No tak. Tam raczej sobie nie przejdziemy. Tu mamy jakieś kluczyki. Nie to mogę otworzyć. Aha, weszliśmy od tej strony. She just told Havelock to screw himself. And died. One of the officers said he was dead. Poison thrown in the river. If you ask me, he's long gone. No, zaraz ci pokażę, jak ja nie żyję. Dobra, Sokowa? Raczej nie. Not this guy. You have to understand that Lydia is the only one who ever showed me any kindness. The whole time they were working with. I don't think the Admiral actually knew I existed. And only let him out at night. Criminal mind, huh? I can hide here for as long as it takes. Seems that no one is safe when a man is that close to a prize like the throne. Creeping closer and closer, ever closer. Dobra. O, jeszcze sam tutaj, jest tutaj admirał Emily. Dobra. Teraz mowa trochę trwała, ja sobie zapiszę grę. Okej. Aha. Tak się bawicie. I want to see you run trying for the cover of the tall boys. Mamy tu przeciwników.
Dobra, oni niech się podwracają trochę. Mamy też jedną runkę w okolicy. Having a 10-year-old on the throne isn't gonna cure the plague. High Overseer Martin says it will. He says we were cursed when the Empress died by Corvo's black magic, and the rats are never gonna leave until we had a real Caldwell back. He says the outsider follows Corvo around. There's some curse on this city, that's for sure. I'm still trying to forget working in the flooded district. Spoko, czarna magia się przydaje. To mamy kolesia na dachu. We're gonna stash a few bottles of wine from the cellar. Take them out here with us. Just make sure Corvo's not hiding down there first. Maybe you're right about that guy. Dobra. Dwie możliwości. Albo ich obejść. Trzy możliwości. Albo ich sobie obejdę tutaj ładnie. Jakoś. Albo ich zacznę eliminować. Fuck. Fuck. Nie, dobra. Czytaj. Co dzięki. Tam jest Emil, tam jest koleś, którego trzeba było zdjąć. Nie widzisz mnie, wcale mnie nie widzisz. Dobra. Co my tu mamy w ogóle? Okay. Patrolują. Ja pierdzielę, to jest mała armia. He shall be confined to the Coldridge prison until the proper authorities decide his sentence. To jest Emily. Ja mógłbym się w sumie do niej. Chwila. Właśnie. To jest koleś. Ja pierdzielę. Trochę ich tutaj strasznie dużo. I'll bet my commission is in that building at Piero Joppa. If so, arrest him. But I don't want him harmed until I get to the bottom of all this. Careful, the place may be booby-trapped and I want him alive. What else? Yes, sir. Servants were all executed shortly before we arrived. Looks like a naval cutlass and a small bore pistol. Looks like Corvo ran him up. Dobra. Okay, zrobię sobie też to opcjonalne, oczywiście. Kurde, boję się, że on może zauważyć to ciało. Tak. Raz. Okej, oni się rozeszli. Sobie zamkniemy. Ten koleś się tu wraca. Albo nie. Kogo oni w ogóle tam tak ładują? Siema. Nara. Pyk. Tutaj mamy notatkę dotyczącą Emily.
A, rysuneczek. Dobra. Zużywamy. Bierzemy to i to. Aha, o ten rysunek jej chodzi. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Tutaj już chyba nic nie ma. Dobra, zadanie główne. Kalista. To jest raz. Ja bym chciał sobie to uboczne wykonać. Czy to jest pylon? Czemu wydaje mi się, że tak? Co oni tam robią? A, chyba strzelają do nich, dobra. Zwolnienie osłony. Dobra, tam jest runa. To na razie mnie... Aha. To jest. I mnie to zaraz zabije. Dobra, przynajmniej mamy tu jakąś... nie chciałem tego. Mamy tu jakąś drogę przynajmniej. Żeby się... tutaj dostać. Tak, oni sobie tutaj ładują. Biorę to. Okej, jedna z jednych. Podmuch. Podmuchu sobie raczej chyba nie zrobię. Chociaż zobaczę. Może sobie jeszcze to nazbieram, bo tutaj mam poziom pierwszy, żądza krwi. Chociaż... tak tego podmuchu raczej nie będę używać, bo wolę to zakrzywienie czasu i ewentualnie mignięcie z rocznym wzrokiem. Ta reszta to chciałem sobie tak po prostu posprawdzać. Ja sobie tą żywotność. Szybsza regeneracja, żądza krwi. Zwarcie, zwinność. Okej. Okay. Niech sobie będzie. But it's pointless to hold a grudge. I want to ask you about the elixir. Yes. And I need to discuss your tonic. Why have you not tried the homeopathic solution? Corvo, good to see that you still breathe. The city would not be the same if you were not with us. I've completed Piero's work on an arc pylon, but only just. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, nearly rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. I've attuned it so that we will be safe from the functions of the device. It will only trigger in the presence of... Ja to coś na dachu. This arc pylon is more powerful than the older design. It will function at a greater range, striking down our foes while ignoring us. I need my final sequence, which is recorded in the blueprint for this device. Havelock was inspecting it before the killing started. Return the blueprint to me. It was in his bedroom before he left. Hopefully, it's still there. You may navigate the fields of battle. But Sokolov and I are not as gifted in the same way. Without the Arc Pylon, it is only a matter of time before they put an end to us. We can get this device working, or you can go out and remove our enemies one by one. Ja mogę coś u ciebie kupić.
I'll make what you need as long as I have the necessary materials. No. Okej. Co by mi się przydało? Ale strasznie mi się chce ich spopielić po prostu. Dobra, ulepszenia. Przeładowanie pistoletu, niech sobie będzie. Bełty, ile ja tego mam? 11 na 30. Zapalające. I będzie z 5 pociski, 13. Wystarczy. Sprężynowe, tego raczej nie używam. Tego raczej też nie używam. A na to nie ma miejsca. 450. Granaty. Nie potrzebuję tego raczej. Dobra, weźmy sobie jeszcze te strzałki i... zapalające. Niech będzie. Okej. Oni potrzebują jakichś planów. Już to zjem. Oj, rzeczywiście mamy więcej zdrowia. Szał. Tutaj. Mamy jeszcze jakiś... audiograf? This thing falls to ruin, and even the great Pyrrho's days are numbered as hounds scratch at his door. If only I had enough whale oil in here to set off a fire equal to my brilliance. Now that they know where we are, the harassment will never cease. Teraz tak, musimy się dostać raczej do tamtego budynku. Chyba nie zauważy. Tylko tak, w razie czego to zrobię sobie zapis, żeby tego nie powtarzać. Już w tejże się nauczyłem, że lepiej to powtarzać dość często. Tak. Zauważył mnie. Tu mamy nasz pylon. A tutaj nikogo w okolicy, okej. Okay. Czyli tak, przydałoby się zejść na dół. Do jego pokoju. Jeszcze niżej. Dane z piętro. Pod nami. A trójka tutaj jest. On tu idzie. Dobra, tu jest ten jego pokój. On sobie chodzi na zewnątrz. Trochę jest. Nie wiem, czy ten pokój w środku jest połączony, czy nie. To mnie trochę martwi. Ten koleś też tutaj idzie. Chociaż... może i dobrze, nie? Think you'll get your own squad after what happened last night? Chances are very good. Ten chyba nie powinien zauważyć tego ciała. O, gra. Są drzwi zamknięte. Ten sobie tu łazi. Czekam jeszcze może chwilkę. Dobra, idzieć.
To jest korytarz. Dobra. Tego gościa będzie trzeba załatwić sobie chyba zakrzywieniem. Nie, dobra. Nie jest korytarz. A już tak myślałem. Grab. Coś tu ciekawego mamy w ogóle? A, raczej nie. Tak, tu jest koleś. Jeszcze Fuck. Nie. Nie dam rady. On tak się ustawił akurat, że... Nie dało się w inny sposób, ale... Nie jest zabity, tylko nieprzytomny. Tutaj coś mamy. A to chyba mu chodziło, tak, opcjonalny plan. Teraz tak, niżej ja tu mam jeszcze... do kolesia. Ja sobie to chyba zrobię od razu. Opcjonalne. Muszę się dostać piętro niżej. Chcia może zauważyć. Tak. Dobra, tego kolesia na razie zostawiam. Okej. Trochę nie ma sensu. Na razie go zabijać, a przejdę sobie tędy. Zapiszę tylko grę. Okej. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Idziesz na górę? Ty idziesz na górę! Ej! Weź. Znowu. Dobra. Chodź tu. Okej. Zrobimy sobie tu jakiś mały stosik. Teraz ty tu pójdziesz? Tak, pójdzie. Okej. Tam sobie nawet możesz wpaść. A tam sobie chodzi. Fuck, kolejny. Strasznie dużo ich tutaj jest. Pier. Fuck. Tu się schowam? Schowam się. Dobra, bo ten koleś tutaj sobie chodzi. Aha, strajcy. Wyskowali z Corvo. Okay. Spadamy. Czyli tak, jeśli chodzi o zadanie poboczne...
Aha, obezwładnij wartowników osobiście albo dostarcz plany. Zadanie opcjonalne, oczywiście ja już sobie mogę stąd iść. Ale wykonamy to sobie. Z tym pylonem. Dobra. Chyba gdzieś to tutaj było. Okej. Całkiem ładnie to wygląda. Zobaczymy zaraz, jak to będzie działać. Przedostaniemy. Ja chyba mogę sobie spokojnie biegać. Siema. Oto plany. Astonishing. The arc pylon is complete. Now to activate it. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corvo? Dobra. As you wish, Corvo, we will be far away before any of them regain their senses. All is ready, Corvo. All that remains is plugging in a whale oil tank to power it. Will you do the honors? When this arc pylon is charged, no one will dare come near us. Dobra, już nie chciałem ich popierać, bo tutaj będzie naprawdę potężny poziom chaosu. A chyba na razie nikt mnie nie wykrył. Dobra. Sobie to na razie postawimy. Z tego co widziałem, tam potrzebne są 3 zbiorniki do tego. Sobie to przygotuję. Okej, to biorę, połóż. I ostatni. Dobra. I to biorę. Teraz tak. Chciałbym sobie tutaj grę zapisać. Bo nie wiem, czy czasem mnie tutaj ktoś nie zauważy, a... Mogę używać sobie w ogóle tych moich... Nie mogę. O, kurde. R2. Tylko mi tu nie pękaj. Fak, ja to przerzuciłem. Dobra, ja potrzebuję tylko jeden zbiornik. Nie ma tak źle. Tutaj. A. Ci już mnie wszyscy zauważyli, tak? Coś tu nie gra. Dobra. Mówi się. Kurde, on tu idzie znowu. Oczywiście trudno. Nie mogę w ogóle używać mocy. Dobra. Się odwrócił. Przejdę sobie tędy. Mogę tutaj jakoś. A mogę. W ten sposób i tu. O rany. Ile to energii potrzebuję. Amazing. Simply amazing. It functioned beyond my greatest expectations.
It defies destruction. Ja gadaj, że wszyscy. A device like this will ensure Dunwall's security for a century. Ładnie. Wszyscy padli? Kalista. Ups. Okej, Samuel. Tam była informacja właśnie, że ją zabili. I co teraz? Zobaczę sobie tylko, czy tutaj coś mogę jeszcze znaleźć, ale chyba nie. Dobra, idziemy do Samuela. Gdzieś tędy. Tam jesteś. Wow. Takie prezenciki to ja lubię. Jakbym jeszcze mógł tego jakoś... Jakbym mógł to jeszcze jakoś zabrać. Uncle Curnow, I hope you find this. I'm devastated. The girl I've been caring for is gone. Emily is her name. Yes, that Emily. Daughter to the Empress. She's gone. They took her away in a boat this morning. I don't know where, and her hair hadn't been combed. I worry who will look after her. I didn't even get a chance to say goodbye. Okay. Co teraz? Aha. Fajnie. Ty Samuel sobie to chyba podpłynie. Tak mi się wydaje. Dobra. Ale to chyba od tej strony. Aha. Okej. Thought I'd find you here. It never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. We should start off soon. I've been feeling something in my bones, and if it's plague, well, I can't be counted on to drive this boat much longer. Ruszamy. Good. Then it's one more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent was building his new lighthouse. Ought to be something to see. Zdobyto trofeum. Poziom chaosu wysoki. Znowu nie było kościanych amuletów, nie było kapczyk od mięsa, nie było obrazów sokowa, więc ich nie zdobyłem. Jedna runa była, więc zrobiłem duch nigdy nie wykryty. Czemu mam poziom chaosu wysoki, jak nie zostałem wykryty? Chyba, że musiałem to specjalnie zabić nieprzyjaciela? Chyba, że musiałem specjalnie wszystkich eliminować sam, bez użycia tego pylonu. Dobra, idziemy dalej. The island is a bloody mess. Looks like they fought. Maybe over Emily. Just after they landed. I bet the Admiral's got her locked up in the lighthouse somewhere. Hamilton's lost the first round. He's probably dug in someplace, doing his best to drink himself to death. I suspect it's Martin who's got the lighthouse under siege. They turned on each other at last. So the Admiral's power mad, Martin's a snake, and Lord Pendleton is a coward. And you. I'm a little disappointed, Corvo. It's like you've gone out of your way to be brutal. It's been interesting traveling with you. But this is the last time you'll see me, sir. Goodbye. My only hope is that Emily comes out of this all right. Okay. Out, Corvo. Vanoha. Pa-pa-pa, Samuel. Zobaczymy tu jeszcze informacje. Okej. Okay. Sobie mogę zabrać tego, raczej już nie podniosę. Mamy mapę obiektów, jestem tutaj. Tak, nie, okej. Okay.
pistolet. Też mam pula. Dobra, tutaj sobie skończymy materiał. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnych. Cześć.